Choć nie są piłkarzami, to z piłką nożną radzą sobie lepiej niż zawodowcy. W Poznaniu odbyły się eliminacje konkursu Street Style. Piłka do trików jest okrągła i jeansowa. Nad taką łatwiej zapanować. Polega to na tym, żeby porzucić ograniczenia związane z tradycyjną, z funkcjonalnością gry w piłkę nożną, kiedy tak naprawdę wszystkie ruchy powinny dążyć do tego, żeby zbliżyć się do bramki i strzelić przeciwnikowi gola. Tak tutaj nie ma bramki, nie ma przeciwnika, jesteś sam ze sobą i z piłką. Każdy z zawodników potrafi coś innego, bo nawet tu są różne style. SD jest to styl na siedząco podbijanie, upper, głowa, barki. Grant już jest typowo taki tylko piłka na ziemi, coś z futsalu. A air to jest wykonywanie, tak jak kolega, triki w powietrzu. Zawodnicy prezentowali się w parach, każdy po półtorej minuty. Sędziowie oceniali, jak radzą sobie z piłką, czy przy tym poruszają się w rytm muzyki oraz czy do odbijania piłki używają głowy, nóg i tułowia. Wystarczy ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Jak długo? To zależy. No, mniej więcej z rok i tak godzinę dziennie wystarczy. Ja jestem początkującym graczem. Ćwiczę od 2 lat. Kolejne eliminacje odbędą się w Krakowie i Łodzi. Za 2 tygodnie finał krajowy w Warszawie. Najlepszy reprezentant Polski pojedzie na kwietniowe Mistrzostwa Świata do Kapsztadów RPA. Wojciech Sikorski, Teleskop.